jeżeli bierzemy udział w różnych wspaniałych rzeczach, które dają innym dobro, to ważne jest to, co nas motywuje, dlaczego to robimy. Czy robimy to dlatego, że chcemy, żeby inni nas zauważyli, poklepali po plecach, powiedzieli: ty jesteś dobrym człowiekiem? Czy chcemy, żeby ktoś dodawał nam wartości swoimi słowami? Czy może robimy to dlatego, że tak Pan Jezus powiedział? Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło. Księga Przysłów, 4 rozdział, 23 werset. Już w Starym Testamencie Pan Bóg zwraca szczególną uwagę na nasze serce i tego, co zamieszkuje w tym sercu. Jakie myśli, jakie dążenia, jakie motywacje i intencje. Pokazuje już nam wtedy, że to jest coś, o co On zabiega i o co On chciałby się troszczyć i chciałby, żeby to właśnie serce należało do Niego. Nie tylko zewnętrzne rzeczy, nie tylko wykonywanie prawa i obowiązków i jakichś tam czynów, ale żeby nasze motywacje, intencje i wszystko, co jest wewnątrz naszego serca, aby to należało do Niego i aby z serca wypływało wszystko. Pan Jezus w Ewangelii Marka w 4 rozdziale mówi do nas tak: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o to przysłowie. Odpowiedział im: i wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste i mówił dalej: co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Pan Jezus pokazuje nam, że wszystko bierze początek wewnątrz. Nasze czyny biorą początek w naszym sercu. I myślę, że nie bez powodu jest tutaj wymieniona w tej kaskadzie tych różnych grzechów, są wymienione złe myśli jako pierwsze. Dlatego, że jeżeli złe myśli kotłują się w naszym sercu, to one w końcu prowadzą do czynów, zewnętrznych czynów, które są grzeszne, które są błędne. Więc widzimy, że Pan Bóg nam mówi, że mamy zatroszczyć się o nasze serce, o to, co je napełnia. I szczególnie chodzi tutaj właśnie o myśli. Czy pozwalamy na to, aby złe myśli nurtowały nasze serca? Czy też troszczymy się o to, aby te serca były wypełnione tym, co dobre, tym, co pozytywne, tym, co Bogu się podoba? Oczywiście różne rzeczy mają wpływ na nasze serce i na to, co w nim jest. Nieraz ludzie nas w jakiś sposób ranią, oszukują, grzeszą przeciw nam i wtedy możemy myśleć o tych osobach w zły sposób, że on jest taki, on jest owaki. Oceniać te osoby w naszym sercu, kiedy nie pamiętamy o tym, że nie mamy wglądu pełnego w ich życie, ich serce, ich historię, więc nie wiemy w zasadzie, co motywowało tego człowieka. Wiadomo, że zło jest złem, ale są pewne sposoby, są pewne czynniki, które to zło niejako troszeczkę usprawiedliwiają, a my często nawet nie wiemy, skąd pewne rzeczy wypływają. Jednak to, co zrobimy z tymi myślami, które spotykają się w odpowiedzi na czyny ludzkie, które inni nam robią, to już jest nasza gestia. Czy pozwolimy na to, żeby te oskarżenia i obelgi niejako w naszym sercu rozkwitały, czy też postaramy się o to, żeby te obelgi i różne inne złe rzeczy nie rozkwitały i wręcz będziemy się na nie nie zgadzali. Bo skoro oskarżamy kogoś w naszym sercu, to znaczy, że stajemy w jednym miejscu, w jednym szeregu z tym, który jest nazwany oskarżycielem, czyli naszym nieprzyjacielem, diabłem. A myślę, że każdy chrześcijanin powinien dążyć do tego, żeby nie miał nic wspólnego z diabłem, z oskarżycielem, ale żeby był tym, który wprowadza pokój. Jakie w ogóle mamy narzędzia do tego,
żeby to serce oczyścić. Może najpierw przywołajmy Słowo Boże, które mówi, że błogosławieni są czystego serca, albowiem oni oglądać Boga będą. To jest coś, co jest doskonałą obietnicą, niezwykłą obietnicą, dlatego że jeżeli będziemy mieli serce czyste, to będziemy widzieli Boga już teraz, takim, jakim On jest. To jest obietnica, którą składa nam Pan Jezus. Dlatego też powinniśmy zatroszczyć się o czystość tego serca. I kiedy spojrzymy na nasze życie, to zobaczymy, że ono odbywa się jakby na dwóch płaszczyznach. Zewnętrznej i wewnętrznej. To, co się dzieje wewnątrz nas i to, co się dzieje na zewnątrz. I często możemy to zauważyć, że jeżeli wewnątrz jest burza, to na zewnątrz stajemy się zirytowani, brakuje nam cierpliwości, stajemy się małoduszni, mało miłosierni i zaczynamy po prostu błądzić. Więc to, co jest źródłem, to, co jest korzeniem takiego zachowania, to to, co wewnętrzne. Dlatego potrzebujemy troszczyć się o to, żeby to serce było czyste i aby nasze dążenia i motywacje były właściwe. Katechizm mówi o sercu jako o źródle moralności, jako o miejscu, w którym dokonujemy oceny tego, co jest dobre, a co złe, ale też miejscu, w którym są nasze motywacje. I na przykład jest tam wymieniony taki przykład w 1753 punkcie, który przeczytam, że dobra intencja, na przykład pomoc bliźniemu, nie czyni ani dobrym, ani słusznym zachowania, które samo w sobie jest nieuporządkowane, jak kłamstwo czy oszczerstwo. Cel nie uświęca środków. Nie można więc usprawiedliwić skazania niewinnego jako uprawnionego środka dla ratowania narodu. Przeciwnie, dodatkowa zła intencja, jak próżna chwała, czyni złym czyn, który sam z siebie może być dobry, na przykład jałmużna. I widzimy, że to, co Pana Boga interesuje przede wszystkim, to najpierw nasze serce. Czyli to, jeżeli robimy coś pięknego, jeżeli ewangelizujemy, jeżeli modlimy się, jeżeli dajemy jałmużny, jeżeli bierzemy udział w różnych wspaniałych rzeczach, które dają innym dobro, to ważne jest to, co nas motywuje, dlaczego to robimy. Na przykład, czy robimy to dlatego, że chcemy, żeby inni nas zauważyli, poklepali po plecach, powiedzieli, ty jesteś dobrym człowiekiem, czy chcemy, żeby ktoś dodawał nam wartości swoimi słowami, czy może robimy to dlatego, że tak Pan Jezus powiedział, że robimy tak dlatego, że Ewangelia tak mówi, że dobra nowina nas do tego motywuje, że Duch Święty, który żyje w nas i działa w nas, nas motywuje do tego, abyśmy dawali dobro pomimo wszystkiego, nawet i nieprzyjaciołom. Bo czy miłość względem nieprzyjaciela to nie jest dobro? I nic wtedy nie możemy zyskać. Kochając nieprzyjaciół, nic nie zyskujemy tak po ludzku, a jednocześnie zyskujemy wszystko, bo czynimy to, co zostało nam przykazane. Czynimy to, do czego nas wezwał Pan Jezus. I czystość serca polega na tym, abyśmy mieli myśli, które są z Boga, które pochodzą od Niego. List do Filipian, 4 rozdział, mówi nam o tym, w jaki sposób mamy myśleć. Święty Paweł nam przypomina, że to, co jest najważniejsze w myśleniu, to to, żebyśmy wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, żebyśmy to mieli na myśli, żebyśmy tym napełniali nasze serce, żeby to w nim mieszkało. Dlatego, że z obfitości serca mówią słowa. Jeżeli serce jest pełne tego, co dobre, miłe, co sprawiedliwe, to znaczy, że nasze słowa również będą tego pełne, nasze usta będą tego pełne. I do tego jesteśmy wezwani, aby nasze usta mówiły dobre słowa i aby nasze ręce robiły dobre rzeczy, abyśmy czynili dobre czyny. Jednak jeżeli nasze serce, tak jak faryzeuszy, szuka czegoś innego niż tylko dobra i chwały Bożej, a szuka jakichś niegodziwych zysków, dziwnych zysków czy chwały ludzkiej, to całe te wszystkie dobre rzeczy, które robimy, są psu na budę. Bo Boga interesuje nasza motywacja. Boga interesuje to, jaką mamy intencję. I tutaj bardzo fajnie jest to opisane w Dziejach Apostolskich przy grzechu Ananiasza i Safiry. Czy Ananiasz i Safira nie mieli prawa do tego, żeby dysponować tym, co otrzymali, tym, co mieli, w taki sposób, jak uznali to za stosowne? Mieli pełne do tego prawo. Wcale nie musieli oddawać wszystkiego. Nikt ich do tego nie zmusił, bo radosnego dawcę miłuje Bóg, nie tego, który daje z przymusu. Oni przyszli i dali część majątku, powiedzieli, że jest ona całością. W
czym był tutaj grzech? W tym, że oszukali, że powiedzieli, że jest to inaczej, że oddali część, a nie całość. Nie w tym tkwił grzech. Grzech tkwił w tym, że oni chcieli, żeby inni myśleli, że oddali wszystko. Chcieli wyjść na pobożnych. Niektórzy nazywają ten grzech grzechem pierworodnym Kościoła. Hipokryzją. Że bardziej troszczymy się o to, jak nas ludzie postrzegają, a nie o to, żebyśmy żyli w prawości przed Bogiem i tylko Nim samym. Bohaterzy Starego Testamentu nam wspaniale to pokazują, w jaki sposób mamy o to się troszczyć. Na przykład Józef Egipski. On, nikt go nie widział, a on troszczył się o to, żeby być prawym, o to, żeby nie upaść. I bardziej polegał na tym, co Bóg o nim myśli i co Bóg zrobi w jego życiu, niż na tym, co może zrobić mu człowiek. I nie złamał się, nie dał się złamać. Dlaczego? Dlatego, że miał serce czyste, które wie, że żyje przed audiencją jednego. Że żyje przed kimś, kto wpatruje się w niego non-stop. Przed kimś, kto chce być kochany i my tą miłość możemy udowodnić naszymi czynami. Także tymi, których nikt nie widzi, a wręcz przede wszystkim tymi, których nikt nie widzi. Więc widzimy, że serce czyste, czyli czyste motywacje, czyste dążenia, czyste myśli, dobre myśli na temat innych ludzi są bardzo ważne. Wiele jest oskarżeń, wiele oskarżenia teraz panuje w różnych miejscach, na Facebooku i w mediach społecznościowych. Wielu ludzi wypowiada się tak, jakby przejrzało wszystkich na wskroś, bazując jedynie na ocenie zewnętrznych zachowań, czy zewnętrznych słów, czy nawet jakiegoś medialnego wizerunku. Dlatego, że dzisiaj wielu ludzi używa mediów społecznościowych do tego, żeby głosić Ewangelię. I często inni ludzie mówią, ten koleś ma parcie na szkło, ten taki jest i taki, i po prostu doskonale wiedzą, co jest w sercu takiego człowieka. A człowiek, który ma czyste serce, on nie ocenia zewnętrznie, nie wydaje takich niesprawiedliwych sądów, bo wie, że nic nie wie. Wie, że nie ma pełnego oglądu. I co jest odpowiedzią na to, kiedy zmagamy się z sercem, które jest pełne oskarżenia, potępienia względem innych ludzi, z sercem, które bardziej się troszczy o innych niż o własną świętość i własne wzrastanie, bo też bardzo łatwo jest uciec w teorie różne spiskowe i tak dalej i mówić o tym wszystkim złu, które panuje na zewnątrz, a nigdy nie zatrzymać się i nie przyjrzeć, jakie zło trawi moje serce. Odpowiedzią na takie zło, odpowiedzią na to wszystko, co jest negatywne i zanieczyszcza nasze serce, jest prostota, niewinność, odpowiedzialność, sumienność, troszczenie się o to, aby swoje obowiązki wykonywać. I to widzimy w życiu chociażby ojców pustyni. Jest tam taka historia, w której pewien brat zmagał się z pokusami i któregoś razu zobaczył wizję, w której był człowiek, który spał, wstawał, modlił się, pracował, potem robił przerwę od pracy na modlitwę, później znowu pracował, później znowu robił modlitwę, przerwę na modlitwę i znowu pracował, a później szedł spać. I usłyszał ten brat, że tak ma czynić. Odpowiedzią na pokusy, odpowiedzią na to, co nas zanieczyszcza od środka, jest właśnie troszczenie się o swoje obowiązki i trwanie w tym, co Pan Bóg nam przeznaczył. Wykonywanie tego wszystkiego sumiennie. Ora et labora, módl się i pracuj. To jest coś, co jest wielkim narzędziem w walce o czystość. Nie tylko serca, ale jeżeli walczymy o czystość serca, to także nasze ciało się oczyszcza. Różne też seksualne rzeczy, one, te wszystkie pokusy, one odchodzą. I widzimy, że Dawid na przykład upadł w momencie, kiedy nie spełniał swoich obowiązków. Wtedy, kiedy inni królowie zwyczajnie byli w trakcie wojny, byli na wyjazdach, Dawid został w miejscu i leniuchował. I w pośrodku tego leniuchowania przyszła pokusa i on tej pokusie uległ. I widzimy, że jeżeli będziemy troszczyli się o to, co jest dzisiaj, będziemy się troszczyli o to, co Pan Bóg nam powierza na ten dzień, to będziemy również wzrastali w czystości serca. I to nam mówi katechizm w 2517 punkcie. Zachowaj prostotę i niewinność, a będziesz jak małe dzieci, nieznające zła niszczącego życie ludzkie.
prostota, niewinność. I to wszystko jest możliwe do osiągnięcia, jeżeli będziemy troszczyli się o nasze wnętrze. Nie tylko zabiegali o zewnętrzną czystość i zewnętrzne, dobre i pobożne, sprawiedliwe czyny, ale jeżeli będziemy troszczyli się o to, żeby to serce było wypełnione miłością, prostotą, nadzieją, wiarą, niewinnością, wtedy również nasze ciało, nasze czyny zewnętrzne będą oczyszczone. I w 2519 punkcie jest pewna obietnica, ogromna obietnica, która naprawdę, jeżeli spełni się w naszym życiu, to będziemy szczęśliwi. Sercom czystym jest obiecane widzenie Boga twarzą w twarz i upodobnienie do Niego. Czystość serca jest warunkiem wstępnym tego widzenia. Już dzisiaj uzdalnia nas ona do widzenia tak, jak widzi Bóg. Przyjmowania drugiego człowieka jako bliźniego. Uzdalnia nas do uznania ciała ludzkiego, naszego własnego i naszego bliźniego za świątynię Ducha Świętego. Przejaw boskiego piękna. Czystość serca jest gwarantem tego, że zaczniemy patrzeć i widzieć jak Bóg. Nie wiem jak wy, ale ja bym chciał patrzeć na siebie, na swoją żonę, na swoją córkę, na całą swoją rodzinę, na obcych, na przyjaciół, na znajomych. Chciałbym patrzeć tak, jak patrzy Bóg. Aby żadne ziarno miłości nie upadło na ziemię, ale żeby każde to ziarno rozkwitało i aby rozkwitało w moim życiu i przeze mnie. Więc troszczmy się o serce, a wtedy też nasze życie będzie pełne czystości i wszelkiego dobra, do którego powołuje nas Bóg.